był naszym nauczycielem, najlepszym i najmądrzejszym z przyjaciół. Przez 35 lat codziennie rano przechodził przez dziedziniec Starego Kremla. Pod jego wodzą zacofany dawniej kraj wychował niezłomne pokolenia ludzi radzieckich, budowniczych nowego życia. Jego orle oczy patrzyły daleko w przyszłość. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны, пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета.